to nie jest wiedza, to jest fantazja, bardzo duża pragnienie ryzyka. Ja nie mam pojęcia o montażu. Może pan spytać Lidki Zon, która jest specjalistką, i ona panu powie, że ja nie mam pojęcia. Ja tylko potrafię opowiedzieć jakąś historię, ale teorii, jak zaczęłam czytać te książki, to mnie to coś zaczęło, dwie strony przeczytałam, zobaczyłam, tam są same głupoty, które się nie sprawdzają i dałam sobie święty spokój. W 1953 roku to ja przyszłam do wytwórni w kwietniu. Bolesław Bierut, ówczesny prezydent Polski, zażyczył sobie, aby przedstawienie Domek z kart w Teatrze Współczesnym zostało sfilmowane identycznie tak, jak jest na deskach scenicznych. I miało to być zrobione natychmiast, w ciągu 2 czy 3 miesięcy. Myśmy pracowali dosłownie dzień i noc. Ja pracowałam jako asystent pani Joanny Rojewskiej. Potem, jak pani Joanna Rojewska skończyła ten film, miała przerwę, to przenieśli mi do pani Zajczkowej. A pani Zajczkowa dała mi do ułożenia temat kroniki. A ja jej to zrobiłam w ten sposób, że jej ułożyłam idealnie, ale nie ruszając ani jednego planu. Ona dostała szału i wyrzuciła mnie. A o to mi chodziło. Przyszłam do Wacława Kaźmierczaka, ale to chyba był już 54 rok. On miał nieprawdopodobny talent. Proszę sobie wyobrazić, że on montował wszystkie filmy Bosaka i zrobił Bosaka. Z Bosaka zrobił reżysera. Bosak poza nim zrobił film Maski i twarze i potem Syberię. Proszę zobaczyć te dwa filmy Bosaka z innymi montażystami. Pierwszy film dokumentalny, jaki w ogóle robiłam, to robiłam z Januszem Kidawą. To była pierwsza zmiana. Ona dostała od razu Lajkonika w Krakowie Złotego. Janusz był bardzo szalenie zdolny facet. Szalenie, tylko nie traktował, że tak powiem, swojego zawodu na serio. Nakręcił te zdjęcia, wyjeżdżał tam do Katowic, albo szedł w cuk i nie było go. Po czym, jak przychodził termin konieczny pierwszej kolaudacji, na Janusz się zjawiał, przyjeżdżał z Katowic, o godzinie 10 przychodził pociąg, około 11 on był w wytwórni i mówi, no Agnieszka, o 2 mamy kolaudację. Ja mówię, Janusz, ale byśmy się nie ci się nie ma. Mówi, złap to z każdej rolki po 3 plany i ciach, idziemy na pole. No i ja z każdej rolki, pach, 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 pach. Byle co, byle jak skleić, idziemy na kolaudację. To była cudowna metoda. Proszę pana, zjechali nas strasznie. No ma się rozumieć, to się w ogóle bez sensu było. Kupy się nie trzymało, nie pasowało to do niczego i w ogóle nic się nawet nie pokrywało z tym, co miało być, co było napisane w scenariuszu. Ale o to chodziło. Żyliśmy w montażowni, no i mówi, teraz mamy święty spokój. No więc siadamy z Januszem i zaczynamy robić. I żeśmy zrobili film, jak przyszliśmy na drugą kolaudację. No widzicie, jak żeśmy wam powiedzieli, to sami nie potrafią zrobić. No ale teraz, jak pod naszymi radami film jest. A w ogóle to się montowało, taką potem kupiłam sobie od pani Rojewskiej przeglądarkę taką ręczną, kręciło się korbką i taki podgląd był i można było wybierać plany. A normalnie z projektora, jak materiał szedł, to ja tak nożyczkami w biegu potrafiłam skleić. Ja jednocześnie robiłam bardzo wiele filmów. Jednocześnie. I nigdy nie było tak, żebym miała jeden film. Zawsze robiłam wiele rzeczy. Teledyski się wtedy robiło. Na przykład z Sopotu się robiło.
Sopot się robiło około 20-22 teledysków. Z Opola się robiło też około 20-20 paru teledysków. To ja wtedy się tak wyspecjalizowałam, że ja machałam do 100 teledysków rocznie. On przyniósł fatalny materiał. Fatalny. Ale wtedy, wie pan, zawsze szef mój, wielki szef mnie tego nauczył. Ze wszystkich mankamentów zrób koncepcję. Dziworskiego przyprowadził do mnie Henio Kuźniak. Bo Dziworski robił taki film o Telemanie i coś tam nie bardzo sobie dawali radę. Uwiodłam, że tak powiem, Dziworskiego tym, że sceny, które on kręcił pod jedną muzykę, ja dałam pod drugą i pozmieniałam mu te muzyki pod sceny i pomontowałam mu inaczej. I on uwierzył wtedy we mnie, już potem robił. To są stricte poetyckie filmy. To nie ma nic wspólnego ani z dokumentem, ani z fabułą, ani z niczym. Tajemnice Rosji. Szalenie ciekawy film. Tam był taki materiał, że z tego by można było zrobić rewelacyjnie duże, wspaniałe, długie parę filmów z każdego odcinka. I to wszystko szło w kosz, ponieważ to było dla Niemców, a Niemcy muszą mieć tylko ilustracje do tekstu. Żal było, ale trudno. Z reżyserem można sobie dać radę, a z operatorem nie. I cała tajemnica mojego, tego, że ja pracuję do dziś, że ja nie pracuję ze wszystkimi operatorami, którzy, bo zawsze się pytam o nazwisko operatora. I tylko z niektórymi operatorami pracowałam. Dlatego, bo wie pan, są operatorzy, których ja nie umiem montować. Ja po prostu nie umiem. I to jest rzecz, której, i to będzie widać moje błędy, a nie jego. Oni przynosili takie etiutki fabularne. A ja bardzo chętnie, zresztą do dzisiaj mam to, że ja bardzo chętnie takiego młodego studenta mu zmontuję za darmo, za wszystko, bo ja chcę, mnie interesuje jego sposób myślenia. Wie pan? Bo to daje mi to, że ja się nie zestarzałam całkiem. Ale to ja od nich biorę. Ja się od nich uczę. Ja im pomagam, ale ja się od nich uczę. Ja najchętniej to bym montowała tylko filmy dla dzieci. Ja mam 5 prawnuczków i ja tylko dzieci, proszę pana, i całe życie te dzieci są koło mnie, dzieci są w domu i te dzieci, dla dzieci najchętniej bym w ogóle nie robiła żadnych innych filmów, tylko filmy dla dzieci. Czasami reżyser coś zamierza, coś robi i jest przekonany, że to jest w materiale. A w materiale bywa czasami zupełnie coś innego i dużo ciekawszego. I po to jest montażysta, tylko po to, żeby to zobaczyć. I jeśli montażysta potrafi to zobaczyć i przeprowadzi to z reżyserem, żeby odejść od tego schematu, co on zamierzał, żeby pójść za tym materiałem, to wtedy ma pan dobry film, albo co najmniej festiwalowy. Natomiast jeśli się przytrzyma pan tego pomysłu jak kluczowy, jak pijany płotu, to rzadko wychodzi. Dlatego ja nigdy nie czytałam scenariuszy, ani scenopisów. Nigdy. A natomiast jak ja zobaczę ten materiał, to on mi wszystko opowie, co on ma, ten materiał. I ja wtedy pójdę za materiałem. A jak się pójdzie za materiałem, to nie ma możliwości, żeby nie wyszło. To musi wyjść rakieta. Tego mi nauczył właśnie wielki szef, Kaźmierczak. Ja siedząc za jego plecami, dopiero po 2 zaczęłam po troszeczku orientować się, o co chodzi. Do tej pory robię filmy według tej techniki i tą metodą robię, co robiłam 50 lat temu. Nic się nie zmieniło. Nic. Bo proszę pana, w myśleniu się nic nie zmieniło.
To trzeba, co panu życie prowadzi, a życie poprowadzi ciekawiej czasami niż człowiek wymyśli. Zawsze życie jest ciekawsze niż pomysły nasze, no. Zawsze nas zaskakuje. Na tym to polega cały urok.